Proszę Państwa, jesteśmy na przejeździe w Cieszynie. O właśnie, tutaj już od kilku minut zamknięto rogatki, robi się przepiękny korek i zastanawiam się, jaki pociąg stąd przejedzie. To są duże możliwości, może przejechać nawet z Katowic, a przede wszystkim z Frytka Mistka. No i tu się pięknie korkuje, bardzo dobrze. Już ten korek ma tak z 200 metrów. Czekamy. Proszę bardzo. No i czekamy, co tutaj przyjedzie. Może też cierpliwie. No. Na razie nic nie jedzie. Obejrzymy sobie kościół świętego Jerzego. Piękny. Średniowieczny, gotycki. A tam jest browar, wieża piastowska, a tu nam się pięknie już. Myślę, ten korek jest coraz większy. Tak sobie czekamy. Państwo, może coś przyjedzie. A tam od strony dworca w Cieszynie zobaczymy. To nic nie ma. Chyba będzie jechało Szczeskiego Cieszyn. No to czekajmy. Zrób to cierpliwość. No właśnie. Czekamy. To będzie Andy Warhol zrobił taki film Warhol. Taki film śpiący. I polegał ten film na tym, że Andy Warhol sfilmował człowieka, który spał 8 godzin. No tutaj właśnie to będzie też dzieło filmowe pod tytułem Czekający na pociąg. Na razie, no jeszcze trochę poczekamy. No. Myślę, że nie będzie to 8 godzin, chociaż kto wie. Poczekamy, wyglądamy tego pociągu. Chyba z tamtej strony przyjedzie, od strony Czech. No i czekamy. Co się dzieje? No bo tak, bo podobno jak ten pociąg wyjeżdża z dworca w czeskim Cieszynie i jak się zapala zielone światło, no to tu się już w polskim Cieszynie zasuwają te rogatki. No ale i to jest około, nie wiem, 3 minut, 4 jazdy pociągiem. No ale nie zawsze ten pociąg ruszy po zapaleniu czerwonego światła, tam na kogoś czeka, tego nie. No a tutaj my sobie tak pięknie stoimy, no fajnie. O, nawet jest piękna, już tutaj się trochę korku zrobiono. Jedzie, słuchajcie, pociąg z Frytka Mistka. Tak, do tego i my go próbujemy, o już tam go widać, czekajcie, żeby to lepiej. Jest fantastycznie i zobaczymy ile ludzi pojedzie. Czeskie drachy, pociąg z Frytka Mistka jedzie tutaj do naszego Cieszyna. On zaraz będzie wracał z powrotem, tak wydaje mi się, że nie wszyscy zdążą tutaj przejechać przez te rogatki i znowu je zamkną, będzie wracał. No ale piękny pociąg, prawda? Warto było poczekać, taki niebieski. O. No piękny jest. No, zobaczymy, ile ludzi nim pojedzie. Znaczy od razu mówię, że jestem za tym pociągiem. Kolej jest absolutnie wartością samą w sobie, nawet jak to nikt mało kto nie umieści. Pięknie, pociąg króciutki. O, i sobie jedzie. Minął nas. Wolniutko, majestatycznie wjeżdża, a my też zobaczymy, ile to tych samochodów czekało na przejazd. No i jeszcze, o, też ważne. Proszę, niech pani przychodzi, bo ja to filmuję tutaj. Aha. Ten przejazd pociągu. Aha. No, no tutaj już się opuszczę, zobaczymy. O, wreszcie. No i proszę, ile to samochody. Hey.
co? No tak, samochód o mało mnie teraz nie staranował. Ale sami widzicie, że jednak pociąg jest lepszy, no bo zasunięte ma te rogatki, a to samochód mi na plecy wjechał, Poczta Polska. Patrzę i to się ciągle rozładowuje, ten korek. Tyle on trwał, tyle samochodów czekało, żeby ten wspaniały pociąg z frytka mistka, pusty zupełnie, a może jedna osoba jechała, mógł przejechać. No i to tak byśmy jeszcze, że za chwilę chyba zapuszczą te rogatki, także ten ruch się zupełnie nie rozładuje, będzie ten pociąg jechał z powrotem. O, fajnie, dzięki.